I takie przepiękne podejście na turbacz. No, rewelacja. Idziemy po śladach jakiegoś skutera śnieżnego i wzięło mnie na przemyślenia. Generalnie takie odkrycie poczyniłem już wiele lat temu. Jak mi coś dolega i to niezależnie czy fizycznie, czy psychicznie, czy bierze mnie jakaś chandra, czy bierze mnie jakieś przeziębienie, to 90% skuteczności lekarstwo, które wynalazłem, to jest wycieczka na turbacz. Latem rowerem, zimą na skiturach, na górze zupa czosnkowa i generalnie tak można się wyratować z większości opresji. No generalnie organizm, żeby zwalczył jakieś problemy, powinien się poruszać. Krew szybciej krąży, mózg jest lepiej dotleniony, wszystko lepiej działa. No ludzie generalnie mają już sporą wiedzę na temat tego, jak działają, chociaż pewnie jeszcze niewielką. No i udowodnione jest naukowo, że fizyka i psychika człowieka, czyli hardware i software, to wszystko jest ze sobą powiązane. I generalnie zasada jest taka: im lepiej żyjemy, tym mniej chorujemy. Tym bardziej dziwią mnie wszystkie ograniczenia, jak na przykład brak możliwości ruchu na świeżym powietrzu, jakieś kłopoty z wyciągami narciarskimi. Przecież to jest jedyna metoda, żeby ci biedni ludzie mniej chorowali, a jak już zachorują, to żeby łagodniej przechodzili to wszystko. Człowiek zamknięty w domu choruje. Jest to udowodnione naukowo. Ci, którzy siedzą w domu, mają wąskie, że tak powiem, relacje towarzyskie. Statystycznie żyją dużo krócej. Także jest dokładnie na odwrót niż można to zobaczyć w telewizji. Nie mówię, żeby tu wybierać się w czasach wirusa jakąś wielką bandą. Chociaż i tak nie wierzę, że ktoś z chorobą byłby tu w stanie wyjść. Ale może, nie znam się. Ale można przeżyć w samotności i też sobie pomóc. Tylko czemu nie można legalnie wyjechać wyciągiem? No bardzo ciekawa sprawa. Jak się można zarazić na krzesełku, gdy tam krzesełka jadą od siebie oddalone o 10 metrów czy więcej? No takie luźne przemyślenia. Powiem szczerze, że dużo mądrych rzeczy w gorcach wymyśliłem. Czy to mądre, co mówię, czas oceni. Ale ja uwielbiam to miejsce i uwielbiam to podejście na turbacz. To jest po prostu rewelacja. Nie wiem, na czym to polega, ale powyżej 1000 metrów nad poziom morza zdecydowanie bardziej chce się żyć. Powietrze ma jakiś zapach, smak, aż się chce oddychać. A dzisiejsza cywilizacja co zrobiła? To zrobiła, że jak rano się budzę i chciałbym sobie pokój przewietrzyć, to wystarczy, że otworzę okno o centymetr i już wiem, że to był kiepski pomysł, bo śmierdzi jak nieszczęście za oknem. Wszelkimi spalinami. A oczyszczacz zaraz zaczyna wariować. W jakim kierunku ten świat podąża? Dobrze, że jeszcze są takie miejsca. Dobrze, że tym razem tego nie zamknęli, bo rok temu nie można było tu iść. Pisałem o zgodę do nadleśnictwa, że ja muszę tu iść, bo żadnego zagrożenia nikomu nie stwarzam. No ale było jakieś nielegalne rozporządzenie i trudno. Także w tym roku sytuacja się powtarza. Na szczęście coś tam ktoś się nauczył i już nie zabronił iść do lasu. Także polecam, bo warto. A teraz tak bardziej filozoficznie. Tymi szlakami chadzał święty Jan Paweł II. I powiem szczerze, że coś tu jest. Jakaś tu cząstka jego została. Wiedząc to z fizyki kwantowej i różnych innych
ciekawostek teorii względności Einsteina, że świat nie jest taki, jak się, o jakim się uczymy w podstawówce i z jakim zostajemy z taką wiedzą na dłuższe czasy. Myślę, że jego cząstka gdzieś tu jest, bo tyle pozytywnej energii, jakiej da się tu poczuć, to naprawdę nie ma nigdzie. Oczywiście trzeba się odłączyć na chwilę od Facebooków i podobnego dziadostwa, żeby coś w ogóle poczuć, a jak już się uda, to rewelacja. Tu jest masę szlaków papieskich w górcach i to jest mistrzostwo świata. Jeśli coś komuś dolega i potrafi to poczuć, to przechodzi. Nie mówię, że na zawsze, ale jest to na pewno rewelacyjny sposób na wiele dolegliwości. Dotlenić się świeżym powietrzem, czystym, poruszać, niech ta krew trochę pokrąży i świat wygląda lepiej. Poza tym on tu tak dobrze wygląda, że od razu robi się przyjemniej. No jest coś magicznego w tych gorcach, ale nie zrozumie ten, kto tutaj nie był. Także polecam gorce na takie wycieczki. Gorce dobre na wszystko. Także jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze będzie panorama z góry. I zapraszam za momencik. I dochodzimy na szczyt Turbacza. Widać już obelisk szczytowy, 1310 metrów nad poziom morza. No i niestety jeszcze coś mi takiego przyszło do głowy. Trzeba coś zacząć robić z tym narodem. Trzeba się obudzić z tych jakichś socjalistycznych pomysłów. Mądrze wybrać kiedyś przy kolejnych wyborach i stawiać na wolność. Bo niestety statystyki są tragiczne. Samobójstwa, depresje. My jesteśmy tutaj liderami. I z roku na rok jest coraz gorzej. No niestety tak się kończy socjalizm. Poza tym jak się socjalizm kończy, to myślę, że niektórzy jeszcze pamiętają. Kończy się wielkim kryzysem. To się nie może udać. To się nigdy nie udało, nigdzie na świecie. Także walczmy o wolność, bo ta wolność daje chęć do życia i postęp. I niech to będzie mądry postęp tym razem. Tam będzie zachód słońca, tam w dole już zielony Nowy Targ, a w oddali niewidoczne Tatry. A tak wygląda zjazd ze szczytu do schroniska. No przepięknie. Dzisiaj troszkę takiej mgiełki, troszkę chmurek, ale słoneczko przygrzewa. Sweterek. Nic więcej do szczęścia nie trzeba. Rewelacja. Kurczę, gdzieś tam na dole w tych mgłach, w tych smogach jakoś tak smutno. A tu u góry. Tu jest przepięknie. Ale tam na dole kiedyś też może być inaczej. Wystarczy przestać się bronić przed postępem i iść jednak w zieloną energię, nie w węgiel. Może być inaczej. Jest schronisko na Turbaczu. No pamiętam, że tu bywało czasem w marcu dużo więcej śniegu. Pamiętam kiedyś taką sytuację, że można było praktycznie na pierwsze piętro wyjść po takiej hałdzie śniegu. Ale jeszcze nie ma źle. Jeszcze da się w marcu tutaj wychodzić, więc nie ma źle. Dobrze, żeby się nie pogorszyło. Pasuje, żeby ludzie przestali wpychać tyle tego CO2 do góry. No, przepiękne miejsce, przepiękne. Pamiętam, jak tu się na wprost przechodziło, tyle śniegu było. Ten murek był całkiem niewidoczny.
Jeszcze szybki rzut oka na szlaki. No Tatr dzisiaj nie widać, ale też jest pięknie. Chodzimy teraz po ławkach, ławki pod śniegiem. No trochę tego tu jest. A tak prezentuje się schronisko.